Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Tarot Online, czyli wróżby online dla Was. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie, bądźcie aktywni kochani i zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne. Możecie nabyć wróżby indywidualne poprzez wysłanie e-maila do mnie. I ja Wam odpiszę, jakie są opcje wróżb. Czekanie 1 do maksymalnie 3 dni, czyli terminy bardzo szybkie. Sprawnie to idzie u mnie, więc zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem w komentarzach. Wyświetlany jest on wszędzie. A teraz wyciągnę 3 karty tarota i zobaczymy, jakie tematy pokaże nam tarot. Co było, czyli przeszłość, co jest, teraźniejszość i co będzie, czyli jak ta sprawa się potoczy w najbliższym czasie. Skoncentrujmy się. Używam dzisiaj złotego tarota, czyli talii polskiej. Są to duże karty, jak widzicie. Co było, co jest i co będzie. W przełożeniu kart tarota mamy, kochani, już 9 buław. 9 buław, kochani, to rezygnacja, zmęczenie. Coś dobiega końca. Jakieś wyczerpanie, no nie wiem, jakieś sprawy, które Was być może męczą, tak? Ale to dobiega końca, więc nie rezygnujcie. I zobaczymy teraz, kochani. Co było? 8 buław, zobaczcie, 9 buław. W przełożeniu przechodzi do 8 buław, czyli w przeszłości, jak się zgadza, tak? W przeszłości 8 buław mówi o komunikacji, o szybkich zmianach, o jakiejś akcji, no jakieś zmiany, które ty u Was się wydarzyły, tak? Które są ważne. Te zmiany być może dobiegają już końca, coś wydarzy się nowego. 8 buław, kochani, no szybka komunikacja, sprawy toczą się szybko, tak? Dużo się dzieje, dużo spraw, potrzeba jakichś zmian, tak? Potrzeba komunikacji, potrzeba załatwienia, dużo spraw być może, które macie tutaj. Co jest? Wow, Królowa Mieczy, kochani. Królowa Mieczy, no to jest karta... przede wszystkim karta żywiołu powietrza, czyli takie znaki zodiaku jak bliźnięta, waga, wodnik. Jeśli jesteście spod tych znaków zodiaku, no to na pewno ta wróżba jest definitywnie dla Was. I kochani, chciałam powiedzieć, że królowa mieczy, czyli królowa powietrza, tak? Królowa jakby żywioł powietrza, no to bardzo szybka kobieta, rezolutna, myśląca głową, intelektualistka, mądra, inteligentna, bystra, spostrzegawcza. Królowa mieczy to oczywiście królowa, która jest doradczynią, nie wiem, sędziną, adwokatką, jakąś intelektualistką, jest bezstronna, patrzy tylko realnie, rzeczowo, bez emocji, na zimno, bierze sprawy po prostu rezolutnie, doradza, jest subtelna, przebiegła, sprytna, przede wszystkim bardzo mądra, piękna i walcząca, walcząca o swoje cele, walcząca o swoje racje. Argumentuje bardzo rzeczowo, bardzo profesjonalnie, na zimno, bez emocji. Jak mówię,
No, więc taka energia tutaj jest teraz przy Was, czyli walka o swoje cele, dążenie do realizacji swoich celów, tak, swoich założeń. No i co będzie, jak ta sprawa się potoczy, tak? Te sprawy, powiedzmy, które teraz zakańczacie, jakieś zmiany. Trzy kielichy. Trzy kielichy znów mówią, kochani, o radości, świętowaniu, przyjemności, o grupie ludzi. O Boże, widzicie, jak pięknie tutaj na tej karcie jest. Sympatycznie, wesoło, plaża, morze. Zmiany na pozytywne, socjalne kontakty, radość, pozytywność, piękne miejsce. Czyli mamy tutaj, kochani, kompletne, definitywnie ważne zmiany, które odwrócą się na naszą korzyść, które przyniosą radość, pozytywność, piękne miejsca, piękne, dobre kontakty. I radosny czas, czyli zmiany na lepsze, kochani. Trzy kielichy to świętowanie, grupa ludzi, która jest radośnie ze sobą, razem, świętuje, jest przyjemność, wino, muzyka, śpiew. Tak widzimy, jest radość życia, jest pozytywna atmosfera tej karty. Także pozytywny rozwój spraw, jeśli zawalczycie o swoje sprawy, będziecie dążyć do swoich celów, jeśli będzie tutaj szybka jakaś zmiana, tak, załatwianie spraw. Także tego Wam życzę, żeby wszystko pozytywnie się tutaj zakończyło. Wszystkiego dobrego, kochani. I do usłyszenia. Zapraszam na wróżby indywidualne oraz do subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia już wkrótce.